Monika Jamorska. Witam i zapraszam na czwartkowe wydanie informacji Telewizji. Dziś w nocy siła natury pokazała swoją moc. Deszcz, wichura i grad nawiedziły Gorzów, czyniąc szkody w obrębie całego miasta. Ponad 170 interwencji w związku z burzą i gwałtowną ulewą przeprowadziły służby miejskie i ratownicze. Dotyczyły one zerwanych dachów, zawalonych budynków, podmytych skarb, uszkodzonych fragmentów ulic, połamanych drzew i gałęzi oraz zalanych budynków użyteczności publicznej. Zarówno wszystkie służby ratownicze, jak i pracownicy wydziału i pracownicy Urzędu Miasta włączyli się w te działania, żeby jak najbardziej zminimalizować skutki nawałnicy, która przeszła. Do, można powiedzieć, informacji, które mam sprzed godziny, służby zarówno miejskie, jak i służby ratownicze podjęły 170 zdarzeń na terenie miasta Gorzowa. O różnej skali trudności oraz różnym stopniu zagrożenia. Zarówno mieliśmy zerwany dach na ulicy Żytniej z jednego z budynków mieszkalnego, gdzie zostało tam zabezpieczone z plandekami przed dalszymi opadami. Dalsze działania nasze skupiły się zarówno na rondzie Santockim, gdzie doszło do podmycia skarpy. Zabezpieczyliśmy również skarpy koło AJP i tutaj powozowni wzdłuż brzegu Nadwarszańskiego, z uwagi na to, że tam doszło do zuwiska ścian garaży znajdujących się w pobliżu. Wszystkie służby na chwilę obecną na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego usuwają powalone drzewa, złamane konary oraz miejsca, gdzie w chwili obecnej po prostu doszło do stwierdzenia, czy ludzie zauważyli, że dana sytuacja może stanowić niebezpieczeństwo. Na chwilę obecną zidentyfikowaliśmy swoje wszystkie działania, żeby jak najbardziej uporządkować miasto i jeżeli warunki atmosferyczne będą niekorzystne, jak najlepiej się przygotować do kolejnych opadów, ale na chwilę obecną prosiłbym zachować spokój. Sytuację w mieście mamy opanowaną, wszystkie służby działają, również wszystkie instytucje, które z nami współdziałają, również rozwinęły się i pracują w terenie, dlatego też usuwanie skutków może trochę potrwać, natomiast sytuację kontrolujemy. Największe szkody mamy na rondzie Santockim, oprócz podmycia skarpy. Mamy jeszcze pozrywane kable kanalizacji dla sygnalizacji świetlnych. Sygnalizacja jest wyłączona, nie działa. Obecnie doprowadziliśmy do tego, że udrożniliśmy dwa pasy ruchu z trasy Nadwarciańskiej w kierunku ulicy Pomorskiej. Jeden pas jest wyłączony. Wykonawca już został w ekspresowym tempie wyłoniony i już przystąpił do naprawy tej skarpy. Oczywiście w pierwszej kolejności będzie polegało to na tym, że zabezpieczymy ją na tyle, żeby ten zapowiadany nocny deszcz nam nie zrobił większych szkód. Skarpa, która została wzmocniona i na odcinku, który wzmacnialiśmy poprzednio, została, można powiedzieć, nie naruszona, tylko krawędź jej została uszkodzona. No przy takiej ilości wody, gdzie poprzednio mieliśmy ilość opadów gdzieś w granicach 50 cm na metr milimetrów na metr kwadratowy, obecny w dniu dzisiejszym opad wynosił 127 mm na metr kwadratowy. To są potężne ilości wody. Woda przez skarpę się przelewała naszą wzmocnioną, ale była takiej ilości wody, że niestety obok w kierunku ulicy Warszawskiej podmyło następny odcinek skarpy i właśnie w tej chwili będziemy ją naprawiać. Wśród 59 placówek oświatowych na terenie Gorzowa tylko trzech dyrektorów zmuszonych było do odwołania zajęć w dniu dzisiejszym. Są to szkoły Ogrodnik, Gastronomik i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W jednej ze szkół, to jest w elektryku, zajęcia zostały skrócone. W pozostałych wszystkich placówkach oświatowych, w tym przedszkola i szkoły podstawowe, zajęcia odbywają się normalnie. Oczywiście
z pewnymi opóźnieniami i teraz szkoły i przedszkola diagnozują wszystkie zniszczenia, które powstały w wyniku zalania, ale na bieżąco również panują nad technicznym stanem budynków, osuszając piwnice, bo te najczęściej zostały zalane. W zakresie trakcji autobusowej miały miejsca opóźnienia względem rozkładów. Sytuacja w tej chwili jest już, jeżeli chodzi o rozkłady, opanowana, linie kursują według rozkładów. W kontekście utrzymania czystości na miejskich terenach i zieleni oczywiście identyfikujemy, stale do nas napływają zgłoszenia dotyczące powalonych drzew, oberwanych gałęzi i szkód poczynionych w związku z tymi naderwaniami. W tej chwili sukcesywnie firmy wykonawcze, którym zlecamy utrzymanie terenów zieleni, kolejno identyfikują te trudności, usuwają przede wszystkim z ciągów pieszych, z placów zabaw i ta akcja będzie prowadzona na pewno przez kilka tygodni. Jeżeli chodzi o los bezdomnych zwierząt, które są umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt na ulicy Fabrycznej, tam szczęśliwie sytuacja związana z dzisiejszą pogodą nie sprawiła większych szkód. Zwierzęta są w dobrobycie. W kontekście cmentarza przy ulicy Żwirowej, bo bardzo często też przy okazji takiej pogody mamy zgłoszenia odnośnie uszkodzeń nagrobków. W tej chwili identyfikujemy. Cmentarz jest dużym obiektem, prawie 30-hektarowym, więc pewnie te sygnały jeszcze mogą się pojawić. Natomiast administracja cmentarza wskazuje, że większych trudności i uszkodzeń nie ma. My mamy taką informację do przekazania, że jeśli Państwo będziecie chcieli zgłosić szkody, to możecie zgłosić taką szkodę do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Oczywiście pod warunkiem, że będzie ona uzasadniona i będzie miała związek z tą sytuacją, która miała miejsce. I my takie wnioski o ewentualne odszkodowanie w tej sprawie przekażemy do Urzędu Wojewódzkiego i one będą rozpatrywane. Tak jak mówię, nie jest to sprawa przesądzona, bo ona wymaga oceny, natomiast mówimy o tym, że taka możliwość istnieje. Już w sobotę 10 września w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie odbędzie się premiera spektaklu pod tytułem Papusza znaczy lalka. Jak mówią sami twórcy, życiorys papuszy to doskonały przykład trudnej drogi po własne marzenia i cele. Drogi pięknej duszy, która musi zmagać się z trudami narzuconymi przez swoją wspólnotę, czasem także ze światem przemocy i uzależnień. Na pewno można się z tego spektaklu dowiedzieć czegoś o życiu papuszy, natomiast nie takie, jakie jest jego główne założenie. Dlatego, że w tej postaci papuszy wydaje mi się, udało nam się znaleźć, nie musieliśmy też jakoś specjalnie głęboko szukać, ponieważ to jest bardzo taki życiorys gęsty, ciekawy, mocno tragiczny, bardzo taki, można powiedzieć, kobiecy, to znaczy zawierający bardzo wiele takich spraw, z którymi mogą się kobiety dzisiaj utożsamić. Więc znaleźliśmy tam takie rzeczy, które sprawiają, że dla nas jest to historia bardzo współczesna. Jakbym miała tak się zastanowić, to wydaje mi się, że to mało jest historia tak naprawdę o cygańskiej poetce. To jest przede wszystkim historia o kobiecie, która ma trudne życie, a paradoksalnie potrafi sobie z nim poradzić tak, że tworzy poezję, która nam wydaje się po prostu pogodna, dziecięca, ciepła. I przez to zderzenie tej jej twórczości z tym, co ją spotkało, tworzy się bardzo, bardzo ciekawe napięcie, które wydaje mi się także jest zauważalne w tym spektaklu. Zależało mi na takim chórze kobiet, które pokazywałyby kobiecą siłę. Z drugiej strony zależało mi na tym, żeby wszystkie aktorki mogły pokazać swoją aktorską siłę. Ten świat romski, świat papuszy, dalej jakby się nie starać, jakby go nie opisywać, jest światem mocno męskim. Czyli tak naprawdę papusza jest najmocniejszą tam kobietą. No tam są przeróżne tematy dotknięte, na przykład co znaczy przemoc wobec kobiet, przemoc, można powiedzieć, domowa, prawda, taka jak dzisiaj przemoc domowa, wtedy można powiedzieć taborowa. Co znaczy dzisiaj, że kobieta nie może mieć dziecka, co znaczy, że wymaga się od niej tego, żeby to dziecko miała, co znaczy to, że kobieta ma swoje własne marzenie, które jakby nie zgadza się z przeznaczonym dla niej planem. Więc pod tym względem to na pewno jest taki bardzo kobiecy czy feministyczny spektakl. Wydaje mi się, że bardzo walczyliśmy o to, żeby ona była uniwersalna, chociażby przez to, że
Nie chcieliśmy iść w takie proste skojarzenia dotyczące romskości czy cygańskości, w taką tak zwaną cepelię. To znaczy zależało nam, żeby i w kostiumie, i też w jakimś sensie w muzyce czy w ruchu użyć elementów tego świata, ale właśnie uniwersalizować je. I tak samo użyć elementów biografii papuszy, ale także uniwersalizować się ją tak, żeby pokazać sytuację kobiety, cyganki, także poetki. W niedzielę 11 września o godzinie 15:30 odbędzie się spotkanie autorskie z siostrą Michaelą Rak, honorową obywatelką Gorzowa. Siostra Michaela jest założycielką i dyrektorką w hospicjum w Wilnie, gdzie od lat towarzyszy pacjentom w trudnych momentach choroby i odchodzeniu z tego świata. Spotkanie w teatrze będzie szansą, aby porozmawiać o nowej książce, wywiadzie z Michaelą Rak pod tytułem Mężczyźni mojego życia. 11 września, w najbliższą niedzielę o 15:30 w Teatrze imienia Osterwy odbędzie się wyjątkowe spotkanie z wyjątkową osobą. To honorowa obywatelka Gorzowa, siostra Michaela Rak, którą właściwie chyba wszyscy znamy, przyjedzie do nas po roku, by promować książkę Mężczyźni mojego życia. Będzie jej towarzyszyła autorka tejże książki, właściwie wywiadu rzeki, pani Małgorzata Terlikowska, która przyjedzie z Warszawy. Będzie oprawa muzyczna, będzie oprawa słowna, zagwarantowana przez Anię Łaniewską, aktorkę naszego teatru. I będzie taka trzysetowa rozmowa z siostrą Michaelą w sensie przestrzeni przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To jest spotkanie otwarte. Siostra zaprasza każdego, kto zechce przyjść. A ja bym chciała, żeby w teatrze zabrakło miejsc, żeby ludzie stali pod ścianami, ewentualnie siedzieli na proscenium. I wtedy będziemy w takiej prawdziwej, dużej rodzinie. Tytuł książki jest dość kontrowersyjny i o tym też chcemy rozmawiać. Mam nadzieję, że autorka tej książki się z tego wytłumaczy, bo już zarzut o popkulturze został postawiony tej książce. Natomiast nie chcę zdradzać więcej tajemnic, natomiast mogę powiedzieć jedno, że nie przesadzając absolutnie, bo chciałabym podkreślić, że to nie jest ważne, że siostra jest zakonnicą, że wierzy w Boga, że jest katoliczką, chrześcijanką. Ta książka jest naprawdę dla każdego. To jest rodzaj rekolekcji, to jest rodzaj podręcznika życia. Mówi o miłości, miłosierdziu, o pomaganiu, o tym, jacy my jesteśmy i jak działać, żeby być lepszym. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.